Fanfic Świt, część szósta. Co się zdarzy? Laboratorium napędu odrzutowego i fizyki doświadczalnej cieszyło się świetną renomą, a gdy otworzyli zautomatyzowane obserwatorium astronomiczne, to już było kompletnym strzałem w dziesiątkę. Tłumy przybywały obserwować dalsze prace i rozwój kompleksu. I nie tylko goście z Ziemi. Nasi przyjaciele z innego świata również. Cała delegacja kanterlocka przybyła z księżniczką Luną i Celestią na otwarcie. A także całe MI6, Discord i reszta znajomych. Po hucznej ceremonii, w której księżniczka Celestia osobiście przeczyła wstęgę, otwierając nowy kompleks laboratoryjny, gdzie w drugiej jego części pracowały Pegazy jednorożce i kuce ziemne. Ten kompleks jest ściśle tajny. Jeżeli ludzie się dowiedzą, będzie niezły bajzel. Piorun dał mu sójkę w bok. Mirek, spokojnie. Skoro Discord się nie wyłamał, to jest wszystko na razie w porządku. Wiesz co, coś mnie tu martwi. Coś nam się ten nasz kompleks za bardzo rozrasta. Spokojnie, zobacz, że dziewczyny pilnują wszystkiego. My praktycznie już nic nie musimy. Starlight Glimmer pilnuje pola siłowego, które chroni tutaj, żeby nikt tam się nie dowiedział, że mamy tutaj Pegazy i tak dalej. Ludzie widzą normalne niebieskie niebo i las. Trixie swoimi magicznymi zaklęciami inną aspekty chroni nam dupę. Więc powinniśmy być wdzięczni. Nagle pojawiła się pomiędzy nimi i powiedziała: nie ma za co, nie ma za co, polecam się. A księżniczka Luna... To tam ona swoje, no. Ale wiesz, jeżeli się Discord wyłamie, będzie niezły bajzel. Rozumiesz? Dociera to do ciebie? Wiesz, jaki burdel będzie wtedy do sprzątnięcia? Spokojnie. Nie zapominaj, że MI6 też tu przyjeżdża na wakacje i sobie odpoczywa. Zobacz, znalazła Twilight, jakieś zakręcie, zamieniają się o pstryk w antro i mogą sobie chodzić jak normalni ludzie. Tylko że nikt nie zwraca uwagi na ich wygląd. A i tam pierdzielisz, człowieku. Wszystko jest dobrze. To po co się, wiesz, martwić na zapas? Księżniczka Luna przepchnęła się przez tłum i podeszła do nich. Macie jakieś wątpliwości, widzę. Ten tutaj ma wątpliwości, że cały plan w mordę strzeli. Popatrzyła się na niego. No Mirosławie, to jest trochę niewygodne. Powinieneś się cieszyć. Trochę tu za dużo wszystkiego. Zobacz, twój przyjaciel się cieszy jak... Jak wy mówicie, jak głupi. Tak mówimy. Dobrze. Cieszę się bardzo szczęśliwie. O tak to ujmę. Pani nocy nie przystoi używać tak wieśniackiego języka. Obraził się. No bez przesady. Mirek, pierdzielisz. Nic się nie stanie. Musiałoby się wydarzyć jakieś apokaliptyczne zdarzenie, żeby... Nie jestem tego pewien. No dobrze. Nagle księżniczka Celestia podeszła do nich. Dobra, my się zwijamy. Ceremonia zakończona. Mamy też u siebie sprawy do załatwiania. Nie możemy tu siedzieć. Pani, przyjmij ten dar ode mnie. Przynajmniej. Celestia ujęła magią bombonierkę, czekoladki, butle węgrzyna. Ale dlaczego są dwie? To dla ciebie i dla Luny, żebyście wspominały tą piękną współpracę. No dziękujemy. Objął je żółty blask i zniknęły. Kurde, żebym ja tak mógł do roboty pojechać, powiedział Mirek. Mirek, stary, ty chyba już w ogóle zdurniałeś. Przecież jakbyśmy zaczęli latać nagle w ułamku sekundy, to ludzie by się zorientowali, że coś się dzieje.
Tak, a jak, przepraszam bardzo, że się wtrącę, a jak Teslą jechałeś prawie 800 na godzinę, to niby się nie zorientowali? Zrobiliśmy to potem, że efekty specjalne i grafika komputerowa i nikt nie widział. Tak, a Trixie była kompletnie pijana na tyle i dopędzała samochód. Ale zobacz, że do Mielna dojechaliśmy nad morzem szybciej niż normalnie. Wiesz co? Gdyby nie magiczne zaklęcie sterowania prowadzenia auta Twilight, to byś wylądował w rowie albo gdzieś na drzewie. Ale zobacz, dziewczyna dobrze wymyśliła i dojechaliśmy. Ty chyba masz coś z głową, a ty tym bardziej. W sumie to, a w dupie, bo nie pisze się w rejestr, powiedział Mirek. Co ja się będę martwił? Przecież wszystko jest na razie dobrze. No i widzisz. I po co się martwić, człowieku? Podpisz mi ten papier. O, i możemy jechać. A co to jest? A twierdzenie. Czego? Właśnie podpisałeś papier, który zezwala Discordowi na pozostanie tu. Aha. A w razie ten, to go transportujemy z powrotem tam, do Equesty. Na razie ma immunitet dyplomatyczny i jest to jako ambasador ekwatoriańskiej Ligi Sprawiedliwości. Czy czegoś tam. To Luna wymyśliła. Że niby jak? To ja nic nie wiem? No jak cię nie było przy tym, bo byłeś w robocie. I o co w tym chodzi? Chodzi głównie o to, że gdyby on zaczął coś tu odwalać, to możemy go bez problemu pstryk i go nie ma. On pojawia się tam i ma przerąbane. A on robi tutaj za ambasadora ekwestriańskiego i wyjaśnia nieścisłości pomiędzy nami a nimi. Aha, czyli tak, no. Już rozumiem, o co chodzi. A no właśnie, więc widzisz, więc nie ma problemu. Kurde. Coś tu nie gra. Zobacz, wszystko się dobrze dzieje. Ceremonia jest zakończona, sprzęt oddany do użytku. Oni i my dostajemy ten sam obraz, rozumiesz? My przesyłamy obraz do internetu, a ekwestrianie dostają ten sam obraz u siebie. Twilight zaczarowała tak komputer, że na dwa łącza wysyła obraz. Magicznie dane i wszystko inne leci do Canterlotu i badają nasz układ gwiezdny, a my po prostu wysyłamy to, co my widzimy. A ludzie tego nie widzą, rozumiesz? Działamy na dwa fronty. Oni swój znają, układ gwiezdny i jego obrzeża, a my nie. Dlatego przekazali nam wszystkie dane i stworzyliśmy wtedy na tym superkomputerze NVIDIA model. A to dlatego go potrzebowałeś i poszło na to tyle kasy. No właśnie. Widzisz, po to właśnie było. Discord pojawił się znikąd. Chłopaki, chodźcie się przyłączyć. Przyniósł dwa kufle piwa. O kurde, ile ty już wypiłeś? Będzie ósmy. Ty może schamuj, bo zaraz tu będziesz leżał. W Equestrii mogłem wypić 18... Jak to się u was nazywa? Jak co? Powiedział Mirek. Cydrów jabłkowych, barani łbie. A chyba kozi łbie. Jak to jest róg jelenia, tu jest kozi. Weź to nazwij. Discord się obruszył. Ty nie bądź taki cwany. Nie wkurzę go, jak jest pijany, bo zobaczy, co będzie. Deszcz czekolady, te sprawy. Pogięło cię? To nie ma sensu. Nagle chmura zawisła nad Mirkiem i lunęło czekoladą. A sam chciałeś, masz. Discord, ty cholerna pało. Nagle Discord zamienił się w policjanta. To co, będziemy kogoś pałować? Zaczął machać pałką. No ja mam jeszcze tutaj paralizator, gaz pieprzowy i tak dalej. No Mirek, to jeżeli chcesz się tłuc, to idźcie na bok, a ja sobie popatrzę. Dobra, Discord, wygrałeś. No, tak rozumiem. Dajcie sobie siana, chłopaki, tyle. Trzeba się bawić, bo jutro trzeba jechać do roboty.
Dobra, ja to lecę spać, a wy jak chcecie, to się bawić. Jeszcze trochę i będziemy tu mieli niezły, kurde, park rozrywki. Idziemy, jeszcze sprawdzimy, jak tam status pewnych rzeczy. Zaczęła iść za nim Trixie. Problemy? Nie. To dopiero początek. Nowy początek. Rozdział 6. Krótki, ale konkretny. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Piotr Jałocha, Piorun Elektryk.